Mateusz Widut, gramy na maxa.pl. Dzisiaj rozpakujemy specjalnie dla Was PlayStation 4. Jest to zestaw z grą Killzone Shadowfall. Prawdopodobnie w środku, oprócz samej konsoli, ma być także pad, headset, kabel HDMI, kabel USB, jakieś instrukcje. Ale przejdźmy do dzieła. Poszło. Jak to się otwiera? Chyba będę musiał użyć większej siły. Tak. Mamy stylowe białe pudełeczko. I otwieramy. A w środku pierwsze co mi się ukazało to oczywiście sama konsola, ale także pakiet papierów. Czy coś więcej prócz instrukcji tutaj się znajduje? Chyba nie, więc możemy odłożyć to na bok. Oczywiście kontroler. Hermetycznie na pewno nie zapakowany. Piękny jest, piękny, naprawdę. Zobaczcie. Już mogę zdjąć folijki. Tak, to się klika. Więc mamy kontroler. Odłóżmy go tutaj. Prócz tego, co tutaj się znajduje? Kable. Oczywiście do zasilania. Taki sam, jaki możemy znaleźć we slimce PlayStation 3, więc jeśli macie pod telewizorem jeszcze PlayStation 3, to nie musicie zmieniać kabli, bo wszystkie będą tutaj działały. Odkładamy również na bok. O, jest i headset, który pachnie Chinami mocno, oj mocno. Chyba większość będzie zmuszona do zakupu po kilku miesiącach do kupna prawdziwego headseta, bo nie wierzę, żeby ten przetrwał całe następne prawdopodobnie 7 lat. Odkładam go tutaj obok pada. Papierki na dół. Co tutaj mamy? Kabel USB do ładowania. Także odłożymy na bok. Kabel HDMI, który jest o dziwo dosyć grubej, chyba dobrej jakości. Sprawdzę, otworzę. Faktycznie. Tutaj Sony się postarało w końcu jakiś sensowny kabel w pudełku. Odłóżmy to też na bok. Czy coś tu jeszcze jest? Nie widzę. Więc przejdźmy do meritum sprawy, czyli do konsoli. Jest zadziwiająco lekka. I już pierwsze palcowanie. No nie spodziewałem się, naprawdę. Jest leciutka. Ciekawe, jak będzie wyglądała konsola, jeśli powstanie wersja Slim PlayStation 4. Pokażę ją Wam teraz z bliska. Oczywiście z przodu dwa dotykowe przyciski do włączania i do wysuwania płyty, dwa porty USB i to wszystko. Z boku nie ma żadnego portu USB, tak jak ma to Xbox One. Z tyłu co znajdziemy? Wyjście optyczne, HDMI, LAN na internet oraz oczywiście AUX. No i oczywiście wejście do zasilania. To jest konsola naprawdę przepiękna. No oczywiście, jako że to zestaw, mamy także grę Killzone Shadowfall. Prócz tego, oczywiście już się zaopatrzyłem w kolejne gry. Mamy więc Assassina, Need for Speed Rivals i
Battlefield 4, więc spodziewajcie się naprawdę masy materiałów na Gram na Maxa, na naszym YouTubie, na naszej stronie. Na pewno na audycji też coś powiemy. Czy tutaj jeszcze coś się znajduje? Widzę jakieś rzeczy tajne. Remote Play, żebyśmy wiedzieli, że się da. Tutaj gwarancja? Tak, zapraszają nas do świata PlayStation. O, i przewodnik bezpieczeństwa, więc to tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie PlayStation 4. Konsola jest piękna, konsola jest lekka. Mam nadzieję, że konsola jest też również bezawaryjna, choć w to za bardzo nie wierzę. Czy są stopki? Czy można stawiać tą konsolę? Nie. Nie, nie ma. Nie można. Trzeba dokupić specjalną podstawkę i wtedy będziemy mogli postawić nasze przepiękne PlayStation 4. Tak więc zapraszam Was, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żebyście dawali nam łapki w górę, oczywiście jeśli Wam się podobało, żebyście sprawdzili nasze inne filmy, bo tam naprawdę masę recenzji, masę pierwszych wrażeń z najnowszych gier. Tak więc serdecznie zapraszam i widzimy się i słyszymy się w następnym materiale.